chrypki, chrząkania, bezgłos. Te problemy dotyczą nie tylko osób, które zawodowo zajmują się mówieniem, ale mogą spotykać każdego z nas. Zostańcie i posłuchajcie, co robić, żeby nasz głos był nie tylko piękny i brzmiał przekonująco dla innych, ale przede wszystkim, żeby był zdrowy. Dzień dobry, jak zwykle gorąco i serdecznie Was witam. Dziś zajmę się higieną głosu. To taka część nauki, ale też i praktyki, która mówi o tym, co należy robić z głosem, żeby on nam bardzo długo służył i żeby był piękny, żeby nie chrypiał, żeby nam go nigdy nie brakowało i żeby zawsze brzmiał pięknie, donośnie i dokładnie tak, jakbyśmy tego oczekiwali. Tutaj z pomocą przychodzą nam różne specyfiki. Pierwszym z nich jest siemię lniane. Wiem, powiecie, że jak myślicie sobie o tym glucie, to robi Wam się niedobrze. Absolutnie rozumiem, że możecie siemienia nie lubić, ale chciałam Wam powiedzieć o tym, jak bardzo jest skuteczny. Właśnie przez to, że zaparzone, czyli kiedy bierzemy łyżkę ziarenek, zalewamy szklanką ciepłej wody i chwilę to zagotujemy, to po jakimś czasie robi nam się z tego dosyć taka gęsta, przypominająca kisiel konsystencja. I właśnie dlatego, że jest to taka konsystencja, robi to bardzo dobrą robotę dla naszych strun głosowych. Doskonale je nawilża, zapobiega wysuszaniu śluzówki, a to powoduje, że nasz głos pięknie brzmi. Alternatywą, jeżeli nie lubicie siemienia lnianego, jest kisiel. Kisiel to już trochę lepiej brzmi, bo może być słodki, może być z owocami. Możecie kupić gotowy kisiel w sklepie, ale możecie go też sami zrobić, gotując wodę z ulubionymi owocami albo z sokiem owocowym, zalewając to mąką ziemniaczaną rozpuszczoną w wodzie. Wyjdzie Wam całkiem dobry posiłek, który zrobi również dobrą robotę dla Waszych strun głosowych. Odstawcie na bok coś, co nazywa się woda w temperaturze pokojowej. To bardzo częste określenie, ale temperatura pokojowa jest dobra dla pokoju. Nasz głos, nasza krtań ma około 38 stopni, a temperatura w pokoju wynosi około 20 stopni, a więc to 18 stopni różnicy. Kiedy mówimy, a więc intensywnie eksploatujemy nasze gardło, śluzówka się wysusza, błona śluzowa potrzebuje nawilżenia, ale też wzrasta nam temperatura w gardle. W związku z tym takie chlupnięcie sobie na to gardło chłodną wodą może przyczynić się do tego, że naczynia krwionośne nie będą prawidłowo pracowały i może się pojawić jakaś chrypka albo nawet przeziębienie. Warto spożywać napoje w temperaturze pomiędzy 40 a 65 stopni. To samo jest z temperaturami gorącymi, to znaczy z napojami takimi jak świeżo zaparzona kawa czy herbata. Generalnie kawa i herbata nie są zbyt dobre dla naszej krtani, ponieważ wysuszają śluzówkę, a jak już zdążyliście zauważyć, to właśnie o nawilżenie chodzi. No dobrze, było o piciu, to teraz będzie o jedzeniu. Najpierw o tym, czego nie jeść. Otóż jeżeli macie przed sobą jakąś bardzo ważną prezentację, wystąpienie, chcecie, żeby Wasz głos brzmiał niemalże idealnie, zapomnijcie tego dnia o orzechach oraz o kakao i wszystkim, co go zawiera. Tak, ja wiem, że czekolada ma dużo magnezu, ale jednak składa się z kakao, które jest startym na proszek orzechem, a wszystko, co jest orzechem, niezależnie od tego jakim, pomimo że oczywiście jest zdrowe i z tym w ogóle nie dyskutuję, natomiast drażni, rysuje i kaleczy nasze struny głosowe. Co zatem jeść? Otóż bardzo dobre i bardzo korzystne dla naszej krtani będą suszone owoce. Morele, figi, daktyle, których żucie, powolne jedzenie również będzie nam zagęszczało ślinę, czyli będzie robiło dokładnie to, co wspomniane wcześniej, siemię lniane czy kisiel. Będzie to powodowało, że gardło nie będzie nam wysychać i będzie nam się po prostu dobrze mówić. Pamiętajcie o jednej rzeczy. Krtań, czyli to miejsce, ta część naszego ciała, w którym powstaje głos, to element wspólny dla dwóch bardzo istotnych układów w naszym organizmie. Oddechowego i pokarmowego. No i oczywiście głosowego, a więc w zasadzie są to trzy układy. I teraz w momencie, kiedy jemy coś, pijemy, mówimy, to cały czas coś robimy z tą krtanią, więc ona jest naprawdę częścią, która bardzo mocno w naszym organizmie pracuje. Zadbajcie więc o to, żeby zrobić proste rzeczy, które tej krtani mogą pomóc. Oczywiście, kiedy macie taki dzień, że mówicie mało i nie potrzebujecie, żeby Wasz głos brzmiał wyjątkowo pięknie, to naprawdę nie musicie się do tego stosować, ale warto zadbać o to, kiedy macie jakąś ważną prezentację, ważne wystąpienie, żeby
jeść rzeczy i pić rzeczy, które są w temperaturze pomiędzy 40 a 65 stopni. Raczej, żeby była to ciepła woda, aniżeli herbata czy kawa. No i żebyście nie jedli orzechów, a zastąpili je suszonymi owocami. To wszystko na dzisiaj. Życzę Wam smacznego, bo dziś taki trochę kulinarny odcinek. Pamiętajcie o subskrypcji kanału, piszcie pytania, piszcie komentarze i do zobaczenia.